Zadanie ósme. Na diagramie przedstawiono wyniki w centymetrach uzyskane przez zawodników uczestniczących w finale konkursu skoku z wyż. I ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej arytmetycznej wyników wszystkich uczestników finału tego konkursu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. I więc tak. Tu jest numer zawodnika, nie ile. Ilość zawodników. Numer zawodnika, czyli taki, jaki ma na koszulce. Więc broń Boże, nie mnóżcie tego. Nie mnożymy. A co robimy? Już mówię. Najpierw popatrzmy, jaki oni mieli wynik. Zawodnik w koszulce numer 1 miał wynik 200. Ten miał 205, ten miał 202, ten miał 206. Ten miał 208, ten miał 198, a ten miał 202, tak? I żeby policzyć średnią, to muszę te wszystkie wyniki do siebie dodać, czyli 202 plus 198 plus 208 plus 206 plus 202 plus 205 plus 200 podzielone przez 7, bo tylu było zawodników. I to się równa. Na górze otrzymuję 1421 podzielić na 7, czyli 203. Tak, i teraz. Ilu zawodników uzyskało wynik wyższy od średniej? Czyli coś więcej niż 203. No to patrzymy. 203 jest tu. Czyli to zasłaniam. I mam 1, 2, 3. Odpowiedź 3.